Państwa, straszne chamstwo w Warszawie. Tutaj w sąsiednich audycjach Państwa poczytają sobie o tych mickiewiczowskich, wołomińskich, tych dziadach. Ja tak słucham, co ona gada, że tu dziad, tu jego syn, jakiś tam, poczekaj, skowronek, że zmarł jego syn. Ten nie wyruszył z więzienia na pogrzeb swojego syna, bo jakby on na cmentarzu czuł się w kajdankach skuty, a na pogrzebie nie wypada, żeby szef gangu był skuty na pogrzebie swojego syna. No to więc tysiące wieńców, bardzo bogato, całe mafie przyszły, oczywiście, że nikt nie wiedział, ale wie, za co policja miała. Ale ten syn, że tak powiem, śmiecią naturalną, czy tak? Chyba go zabili, czy coś tam, bo ten dziad wołomiński to zmarł na zawał serca, zdaje się, ale to też nie wiadomo. I był on, proszę ciebie, sądzony w Białymstoku, tam przy ulicy Skłodowskiej Kiri są sądy. To wtedy właśnie, kiedy ja tam bywałam w Anglo-Ameryce, Białystok, no to było to naście lat temu po prostu. Tam, gdzie jest Central, tam, gdzie jest były dom partii, co teraz jest Uniwersytet Podlaski. To tam nie można było w ogóle przejechać, bo ulice były zastawione, zablokowane. Dlaczego? Dlatego, że sądzą dziada Wołomińskiego. I ja tam ryłam ze śmiechu, chodziłam po Anglo-Ameryce Białej, co chodziłam, plułam, chodziłam, ryłam ze śmiechu, że ulice są zastawione, bo tu sądzą dziada. To więc po prostu, czy to jest kabaret, czy to co to? Sensacja. No, sensacja. A słuchaj, to mój szwagier, już tam 4 lata nie żyje, to słuchaj, jego kolega, tam, no rodzina, tam zakład pogrzebowy prowadzili i słuchaj, dosłownie, to się okazało, że to mafiozo był i go zastrzelili w własnym domu, który stał naprzeciwko, wiesz, Mirka domu, dosłownie. Tak, tak. No a co ty się dziwisz? Przecież to są mafie. Co ty na no. to? One, proszę ciebie, coraz mniej będą występowały. Dlaczego? Dlatego, że jest chamstwo ogólne. A to ONR. Już wiesz, jak się nachapią, to oni się cywilizują. Oni już teraz legalne biznesy przecież zakładają człowieku. No bo to idzie kontynuacja, to dzięki temu. A ty myślałaś, że kto jest? A to tu, a to tam, że to jakaś kultura tu w Warszawie jest? Ale ja cały czas tłumaczyłam, że jak pojedziesz gdzieś do Anglo-Ameryki, Białystok, to tam są cerkwie. W cerkwi modlą się bardzo prawdziwie ludzie. No to przecież tam nie będziesz miała dużego procentu jakichś tak dziadów takich różnych, co tu okradają i gangi. Tam ludzie się modlą. Oczywiście, że wszędzie to jest. Ale procentowo tu dużo więcej tych dziadów. No, ile tutaj, no. Nawet jest takie powiedzenie, że ten, kto śpiewa, śpiewająco się modli, podwójnie się modli. No to właśnie tam modlą się i tam te cerkwie są, tam się podwójnie modlą i potrójnie i tak dalej. A tutaj tylko w tych ławach oni nie modlą się, tylko wyją. To jak pojechałam tutaj na Dotymie, tam gdzie całą noc śpią w tych ławach, to przychodzi taki facet co jakiś czas, jak tu jeden chrapie, czy sapie, czy coś, dźwięki wydaje, tego budzi. Potem przepędzili z tego kościoła, ale mimo wszystko ten kościół otwarty, całonocne czuwanie, bo tam po lewej stronie jest dalej kapliczka i tam modlą się, to znaczy medytują. To więc jak ktoś tak wejdzie w tę ławę na klęczka, to tak może sobie spać. I one różaj, różańca, cia, Maria, atata, i tak sobie śpią. Natomiast w tym kościele raczej, jak ktoś tak leży, to już mogą zbudzić, ale kiedyś było, naście lat temu, może nawet nie naście, 7-8, co ta Beatka z Wołomina, dlaczego my mówimy o tych dziadach wołomińskich, że ta Beatka z Wołomina, gruba baba, ona koczowała tam u księdza Sikorskiego na parafii do Otyma i ona miała swoje wóz na kółkach z tyłu, koczowała, jak wyruszała na miasto, na wielką wiochę, Warszawę pełną loch, to ona miała swoje ciuchy za kościołem. I chyba raz tylko jej ukradli. A tak to ona tam to wszystko trzymała, jej tam nikt nie wziął, no bo niby... Bo jak ją znali.
No to jechała tutaj wózek, miała przy Zamku Królewskim i ten Józio, co mieszka, chyba już umarł, taki tam na Sapieżyńskiej mieszka, koło tych Bonifratów, to mówi do mnie, słuchaj, ta Beata chyba jest w ciąży, albo ma dziecko, bo jedzie i wózek przed sobą pcha. Ja mówię, słuchaj, Beatkę pewnie ksiądz Sikorski, czy te parafianki twoje katoliczki przepędziły i może ona ten wózek pcha. No ty się nie możesz domyślić, przecież w takim wieku kobiety nie rodzą. Chyba, że jest szalą. A ona z Wołomina pochodzi i ona mnie raz tam do tego Wołomina ciągnęła. Słuchaj, wspaniały ten Wołomin. Ja mówię, słuchaj, Beatko, mafie wołomińskie. I teraz tak, ona mnie zaprowadziła do swojego domu, okno zasyfiałe, szare, brudne i powiedziała, że bezdomni jej ukradli klucz i ona tutaj 2 lata do tego domu nie wchodziła. Chodź, przepiłujmy tę kłódkę. Ja mówię, daj spokój, Beata, zobacz, jakie to okno zasyfiałe, będziesz tu wchodziła. I żeśmy poszły do jednej sąsiadki, do drugiej, ale ona zaprosiła mnie tam na obiad, do restauracji. Była restauracja po jednej stronie z OPS-u, proszę ciebie, na kartki, a po drugiej stronie jakieś takie lepsze, proszę ciebie, obiady, że ona jeszcze kawę zamówiła, że tu mówi, że ma gościa z Warszawy, to znaczy mnie, Elżbietkę, i tamta dała 2 kawy i popiłyśmy kawę i ta Beatka podbiegła do jednego kiosku. Pani mi da papierosy, pani mi da papierosy, a jutro dam. I tutaj dostała papierosy, tam dostała papierosy, wszędzie paliła, wszędzie kopciła i masz cały Wołomin. To ja mówię, rzeczywiście mafię. Ja mówię, do cholery. I dostała tu za darmo, tu dostała za darmo. Ja mówię, to tylko w takich mafiach. I raz tam byłam, proszę ciebie, i te obiady, jakie dobre były, wiesz? Jeden był z OPS-u na kartki, a drugi był na co? Na dobre wrażenie. Jakieś nie, tam coś... normalne już dla tak zwanych lepszy, zwyczajnych, bezkartkowych. Że tam coś się dopłaciłaś, czy co? Tam pod czajnikiem coś było, to tam może tak coś, to nieco. Ten czajnik to jest dobry, ale jak czajnik na prąd ja stawiam na taką płytkę, czy nie daj Boże jeszcze na rozżarzoną, to przybyłowicz był lekko podpity i dlatego spalił i maszynkę, i czajnik. Myślę, że on po prostu już jest momentami bezmyślny. Kupił, proszę ciebie, to tu ciekło, proszę ciebie, ja potem patrzę, oczywiście, że wody nie ma. Co jest w czajniku? Kto to takie czajniki produkuje? Dlaczego? Dlatego, że ta grzałka jest zań blisko. A on powiedział, że za 10 zł kupił. No to co to może być za 10 zł, to stary dziad nie mógł kupić za 28 zł. I dlatego dała mu z dziurką, bo komuś ciekło i tu ciekło. I dlatego jak wyciekło, to tutaj rozgrzało, było za blisko i spaliło. To trzeba coś nakleić, może będzie działało. Nie, to do wyrzucenia. To tak, idź kup też telefon, ktoś sprzedaje na przykład za 10 zł jakiś pijak, za 5 zł, to ten telefon może być dobrą, mieć baterię na długą, a może być kiepski, to ktoś inteligentny popatrzy, a tam wezmę na friko 2 te telefony, 2 dychy daję tu po 10, tu po 10 i może mieć dobrą baterię, takie jak ty masz, te stare, co, a no więc widzisz, ale czajnik, on mu sprzeda, i ta woda wyciekła, dlatego to się rozgrzało. Nawet nie wiem, czy ta grzałka jest dobra, ale to się spaliło za 10 zł. Ja mówię, że przez to, że on tu przyszedł, rzucił urok i teraz będzie się wszystko paliło. Co się nie dotkniesz, wszystko się pali. Co się nie dotkniesz, wszystko się... Ale tam zmarłych nie ma, to w grobie. Bo diabeł to umie, że tam ktoś umarł, ta baba się boi, to diabeł widzi, że ta baba się boi, to chodźmy te baby nabierzmy. I diabeł się podszywa na przykład pod jej męża, bo akurat zmarł jej mąż. I ona jak zobaczyła twarz, o Jezu, 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 o Jezu, mój mąż mi się objawił w nosy. A diabeł tam za ścianą i się cieszy, bo jak ktoś się boi, to diabeł atakuje. A jeżeli ja nie wierzę w to, mi się nic, bo mówili, Roger mówi, a czy ten Jaśko to ci tu się objawił? To ty wiesz, że ja nie wierzę. To mi się nie objawi. I on to zrozumiał, ten Roger. Ale Roger wierzy tak w duszyczki, tak jak Janek, chociaż Janek już w Marsa, bo że tam już na Marsie będziemy mieszkać. Dobrze, tam sztura zobaczył. Także Roger, proszę ciebie, zamówił mu szydla za umarłych. Ja mówię, słuchaj, to bardzo piękny gest. To przynajmniej świadczy o tym, że...
że ty tak poważnie żyjesz, stąpasz poważnie po tym świecie, bo diabeł to tak jakby go nie było i tu się za ścianą schowa i durna babo i nagrywać, słuchaj, tak robi i dlatego ludzie wierzą w życie poza grobem. Bo są różne przejawy, takie różne znaki daje, ale to ten umarły nie, jego nie ma. Biblia wyraźnie mówi i Żydzi tak, na co się natknie? No, a Żydzi to na siedząco chowają i jeszcze... No ale to były potem, to były dodatki, a u katolików to nie były dodatki? Też na początku było inaczej, potem były dodatki. To co człowiek głupi, po co się tyle uczy i studiuje, że ile było dodatków od IV wieku, 325, tak jak Sobor w Nicei, Konstantyn Wielki, ile śmieci nas nosił z pogańskich zwyczajów i praktyków. Przecież Jezus w to nie wierzy, w nic. Nawet jakbyś policzyła procentowo, to nawet 0,01% nie, a to wszystko były dodatki. I życie pozagrobowe, i Trójca, i bóstwo Jezusa, i mnóstwo, i Maryja Teotokos, Królowa Nieba, 531 rok, no to już VI wiek dopiero. A gdzie I wiek? No, a Jezus, jak ci faryzeusze chodzili za Nim, bo szukali, tak, co? To, no to wiadomo, że nic nie znaleźli. No, ale jak tylko Jezus coś powiedział, że jakiś Syn Boży czy coś, to oni już tu mieli coś, haczyk, a on powiedział, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym? Nie mówił, że jest Bogiem, no bo to byłoby nielogiczne. Jezus nie jest Jahwe, Jezus nie jest Jehową, ale nie wiem, czy ty wiesz, że Jezus znaczy zbawienie od Jahwe. Bo Jahwe to jest Jahwe, a Jezus to jest Jehoszua, zbawienie u Jahwe. Jeho, czyli w imieniu Jezusa jest cząstka imienia Jahwe. I to było bliskie, ale to było różne. Natomiast faryzeusze chcieli go złapać na tym, że Jezus uważa się za Boga. A Jezus mówi, dlaczego chcecie mnie zabić? Czy tylko dlatego, że powiedziałem, że jestem Synem Bożym, a to już nie jest Jahwe. A oni szukali. No. Po prostu mnie przeszkadzał. A przeszkadzał? Ci, że przeszkadzał. A jak miałby nie przeszkadzać debilom? Jak miałby debilom nie przeszkadzać? No. Namawiał, a oni mieli układy z okupantem, mieli, wiesz, posadki ciepłe, kasę, no to po co im taki wichrzyć? A oni mieli wszystko, proszę ciebie. Także widzisz, moja droga. Nie dać się zwieść głupim, bo to wszystko głupie są. No. Idę zobaczę, czy coś tu przyszło, coś tu. No dobra, idę spać. Mam nadzieję, że też to da się wyśpiewać. Wszystko nas pobije. Śpi, Klaro, śpi.